Siema, witam ponownie w Ikarusie. Tym razem sobie zrobimy skan. Poprzednio chyba robiłem tę misję. Tak, teraz sobie zrobimy tutaj skana i zobaczymy, co tu będzie ciekawego dalej. Także lecimy. No tu będą skany trzech lokacji, także pewnie jakieś tam ataki będą. Ale myślę, że jakoś tam giga nie będzie trzeba się przygotowywać. Zobaczymy, jak to będzie. Także lecimy. Dobra, wylądowałem. Zobaczę, musimy podejść tutaj. Bo i ta maska. I później będą skany prawdopodobnie. Jesteśmy na pustyni, także może być troszkę ciężko. Dobra, mamy tutaj to. Pyk, zbieramy. Nasz radar. Gdzie muszę iść? Naprawdę aż tak daleko? O Jezusko, dobra, mam nadzieję, że później uda się wrócić unstuckiem, bo wracać tutaj z powrotem to będzie tragedia. Ale powiem wam, że po pograniu trochę w tego Green Hella to mi się zaczynają troszkę przyciski mylić. Bo tutaj zbiera się wszystko pod F, a tam na odwrót, tam się zbiera wszystko pod E i tak. Teraz podbiegam do rzeczy i czasami E chcę kliknąć. A jak ktoś nie widział odcinka z Green Hella, to oczywiście zapraszam. Gierka mi się mega podoba. Głównie dlatego, że jest to survival. Ja survivala osobiście lubię, tyle że to jest taki fabularny, nie? Także nie ma tyle z biegania, co na przykład tutaj. Farmienia tego wszystkiego. Znaczy trochę tam wiadomo jest, nie? Ale nie aż tyle, co w Ikarusie. A po Green Hellu zastanawiam się nad Rustem, kurde, tylko... Na Rasta potrzebowałbym dużo czasu i nie wiem, czy nie lepiej z Rasta by nie byłyby lepsze streamy, bo w Rasta mam tam ponad jakieś 500 godzin, tyle że dawno nie grałem. No ale wiem, ile czasu też wymaga Rast, nie? Także możecie dać znać, co o tym myślicie. Zawsze też można było pograć w Seven Days to Die, no gierka, która cały czas się rozwija, cały czas gra dużo ludzi w tę gierkę. Ja tam w 7 Days to Die pograłem chyba z 40 godzin, także nie jakoś giga dużo. Wszystkiego też tam jeszcze nie odkryłem, tylko no właśnie pytanie, czy seria, czy streamy lepiej, nie? Także czekam na wasze opinie w komentarzach. No ale muszę wam powiedzieć, że jakoś zaskakująco nic na tej pustyni nie ma. Totalnie, jest tak pusta ta pustynia. Dobra, ale coś tam znalazłem na tej pustyni. Jestem niedaleko tego pierwszego punktu. No i te dwa punkty też są później, nie są jakoś giga daleko. Także plan jest taki, że tutaj sobie zrobię taką mniejszą trochę chatkę. Żeby się tam lekko przygotować, jakiś tlen porobić i tak dalej. No i wtedy pójdziemy na te skany, nie? Dobra, mała chatka zbudowana. Tylko jeszcze chciałbym zrobić crafting bench, ale brakuje mi fibera i stone'a. Także sekunda. Tak więc co, crafting bench. To się na pewno przyda. Łuczka jeszcze nie mogę, ale ognisko mogę zrobić. Ognisko też się na pewno przyda. Coś mi tu kurde biega, hiena jakaś, o ty. Dobra, robimy crafting bench. Pytanie, co ja bym chciał stąd tutaj. W sumie to zrobiłbym to pod tlen. Może mi się to przydać. W sumie chyba tyle, armora żadnego nie mam za bardzo jakiego robić. Bo musiałbym zrobić aż machining bench. A wydaje mi się, że w tej misji nie będzie to jakieś giga wymagane. No bo tutaj będzie oczywiście taktyka na budowniczego, nie? Ja tu gdzieś zabiłem jakiegoś hopa. A, ale już zostały same kości. Nie wiem, czy z hieny leci futro. Zaraz zobaczymy. Czy z hieny leci futro? Uwaga. Tak, o. Fajnie to jest na tej pustyni, że tu prawie ze wszystkiego leci to futro. No tylko, że no tak jak ostatnio, o, mapa się ładuje. Tak ostatnio dostałem właśnie informację, żeby uważać z tym, żeby nie robić tego armora z futra na pustyni, bo można się przegrzać. Także ja tego armora nie będę robił. Dobra, łóżeczko tutaj sobie damy. O, dodatkowo ognisko. Pyk. Czy ja mam jakieś żarcie? Pewnie mam. Dobra. Niech się tutaj przepala. Tutaj by trzeba było uzupełnić to. Tylko ja muszę iść po siarkę najpierw. Bo mi brakło.
Znaczy brakło, nie zbierałem nawet, bo myślałem, że mi nie będzie potrzebna. Tylko może być jeden mały problem. Ja tu nigdzie kurde wody nie widziałem. Mam nadzieję, że gdzieś tam będzie woda. Bo jak tutaj przebiegałem, to tu nigdzie wody totalnie nigdzie nie było. Także... No, nieciekawie to wygląda. Także chyba na razie ten tlen zostawię. Nie będę tego robił i pójdę szybko poszukać wody. Zbiorę sobie jeszcze tylko trochę drewna, to od razu pójdziemy na tą pierwszą miejscówę do zeskanowania. Kurde, co tam się dzieje? Mam jakieś bitki potężne są. Idę zobaczyć. Słoń bije z kim? Tam ze sobą? Jakiś nafurany słoń. O co chodzi z tym słoniem? Nie mam pojęcia, dobra, nieważne. Z nikim się nie bije. Dobra, oczywiście będzie taktyka na budowniczego. Mam tutaj dwie rampy, kilka ścian, kilka sufitów. Oczywiście jeszcze mam building upgrade tool, żeby później to pozbierać, żeby nie robić na nowo oczywiście. Ale najpierw to ja bym chciał się napić, także... Także pijemy, pyk do pełna. I tutaj zaraz jest ta miejscowa. To jest gdzieś na górze chyba. No i dobra, znalazłem. I to mamy tutaj. A ja myślę, że tutaj nawet nie musiałbym budować. Idę zobaczyć, czy tam od góry można wejść. Od tyłu. No wychodzi na to, że da się tutaj wejść od tyłu, bo to jest normalnie pustynia. Ale wydaje mi się, że jakbym się tutaj wdrapał, te zwierzęta nie będą na tyle inteligentne, żeby tutaj wejść. Przynajmniej mam taką nadzieję. W razie czego to sobie zaskoczę, nie? One tutaj nie powinny zaskoczyć. Także tutaj sobie wejdę po prostu i tyle. Tu sobie zrobię takie coś. O! Żeby sobie wejść. Pyk, pyk. Jak wejdę, to sobie to podniosę po prostu, nie? Także... Co, ładujemy. Nie ustawiłem respawn pointa w łóżku. Dobra, to ja muszę iść to zrobić najpierw, bo mi się nie chce znowu tutaj z buta biec. To mnie właśnie trochę w tej grze irytuje. Że tutaj jak stawiam łóżko, to ten respawn point nie zaznacza się od razu. Tylko ja muszę podejść do tego łóżka, kliknąć F i dopiero wtedy mam ustawiony respawn point. Także jest trochę lipa. Dobra, biegnę szybko. Dobra, ustawiamy i teraz można biec. Tam, w razie czego jak się wywalę, to będę tutaj z powrotem. A, jedzonko sobie jeszcze wezmę. Żeby mieć więcej HP, no i tutaj już z tym jedzonkiem powoli kłopot się robi. Także pyk. Myczka, dobra. Lecimy. Jeżeli chodzi o ten tlen, to kurde... Dobra, chyba widzę siarkę. Chciałem mówić, że siarki nigdy nie znalazłem, ale jednak znalazłem. Także zrobimy sobie tego skana, pójdę do chatki i tam sobie ogarnę ten tlen. Ja jestem tylko bardzo ciekawy, co mnie na tej pustyni może zaatakować. No ale zobaczymy. Dam sobie na piątkę młotek. No i dobra, stawiamy. Pyk. I odpalamy machinę. No sobie zbieramy. To w sumie też mogę zebrać. Dobra, no i czekamy, co się stanie. Ile mam strzał? 38. To mam nadzieję, że wystarczy. I co, nic się nie dzieje? Mamy 30%. Tamten słoń cały czas wariuje. Nie wiem, o co chodzi z tym słoniem, naprawdę. On się bije sam ze sobą. Co, coś mnie atakuje? Oho, słyszałem coś. Bo nie wiem gdzie. Lipa będzie jak z tej strony będą szły. Dobra, tutaj idą, okej. No jeszcze mi się spadło. Dobra, jak tutaj idą, tam. Że one tu nawet nie dojdą. A, ja muszę kurde aktywować ponownie, muszę tam zejść. Dobra, one zanim tu wejdą, to ja zdążę to zrobić. No halo. Czemu nie mogę postawić kolejnego? O, dobra, teraz mogę.
No, one tutaj idą. Dobra, jeden. No jakim celem w głowę tego nie dostaje, nie rozumiem. Pierwszy zablokował na tym, pomiędzy tym kamieniem. Dobra, dostał. Także mamy pierwszą miejscowe. Kurde, już mało tlenu, także ja muszę iść szybko ten tlen ogarnąć, bo będzie lipa, zbieramy to. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. Zbieramy też to. Y. Dobra, i lecę na chatę. Na szybkości. Trzeba sobie tlen doładować, bo zaraz kurde lipa będzie. No dobra, tak więc wrzucamy naszą butlę. Wrzucamy tlen. To i wrzucamy siarkę. Niech się tutaj robi. Za niedługo będzie 18, to w sumie najpierw się prześpię. I później pójdę na te dwa kolejne punkty, żeby tam w nocy nie biegać, bo ja nie lubię w nocy biegać. Także widzimy się za chwilę. O, jeszcze tego upolujemy. I pyk. O, nie trafiłem. Okej, okay, za daleko był, żeby zabić na hita. Dobra. No dobra, jestem przy drugiej miejscówie tutaj. Pytanie, gdzie by było najlepiej? Jakbyś Henek gdzieś słyszę, tam biega sobie. Nie wiem, czy po prostu sobie nie wybuduję chatki i tyle, bo tutaj nie ma jakiejś giga fajnej miejscówy. Także robimy sobie coś takiego, gdzieś tutaj obok zaraz, nie? Pyk. Coś takiego. A może jeszcze jedno tu zrobimy? O, i na tym zrobimy rampę. Będzie git. I tutaj sobie damy podłogę, o. Tu w sumie ściany mogę dać, żeby nic mi tu nie weszło. Ale tej rampy, dobra, tak. O, git. No, także zaaktywuję sobie. Podniosę tu rampę, tutaj sobie wejdę i będzie. Będzie git, przynajmniej taki jest plan. A jak to będzie dokładnie, to zobaczymy za chwilę. No dobrze, tak więc co? Odpalamy machinę i zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy, co mnie zaatakuje tym razem. Poprzednio to były dwa tygryski, także to było giga easy. No, a wy za ten czas możecie napisać, co myślicie o 7 Days to Die na czy serii, czy streamach. Wydaje mi się, że 7 Days to Die byłoby fajne na streamy, bo widzowie, którzy też mają 7 Days to Die, mogliby pograć razem. Także myślę, że można by było zrobić jakiś serwer z widzami czy coś. A my tu mamy słonika. I to chyba ten słoniec z atakiem. Wydaje mi się, że może mi nie wystarczyć strzał niestety. Problem jest taki, że on ma tak dużą głowę, że ja nie wiem, gdzie ja mam w niego celować, żeby uderzyć go w głowę. Nie mam pojęcia. Celuję mu w głowę, a on nie dostaje w głowę. Mogę na niego usiąść. Gdzie ty masz głowę, chłopie? Nie ma głowy, chłop. Nie ma. No. Kurde, jeszcze event. Nie ma głowy tym słoniem. Ty, a ja go przecież mogę ciachnąć nożykiem po prostu, nie? Pa. O, proszę bardzo. To było łatwiejsze niż strzelanie do niego z tych strzał. Do słonia bez głowy. Dobra, także odpalamy ponownie. Tutaj raczej już nic się nie stanie. Bo już atak był, nic mniej więcej nie powinno zaatakować. A ja sobie go oskuruję za ten czas. Bo jego kości mogą mi się przydać na strzały. Pyk. Dawaj jeszcze kości. Ale dużo kości daje słoń. Dobra, także zabieramy i lecimy od razu na trzecią miejscówę. Trzecia miejscówa jest kawałek dalej. Tylko nie wiem, czy nie powinienem się tu najpierw schować przed tym eventem nieszczęsnym. Aha, czyli to musi być najpierw naprawione, żeby to podnieść.
A czy ja mogę to naprawić? Mogę to naprawić. Dobrze. Także naprawimy sobie to najpierw. Podniesiemy. Pyk. Ja sobie tutaj się zabarykaduję zaraz. O. No i sobie przeczekamy, aż się skończy evencik. No dobra, ten evencik to już przychodzi, także... A, czy ja bym musiał wszystko najpierw naprawić. I tak naprawimy sobie całą chatkę. I całą chatkę sobie podniesiemy przy okazji. Tu jest full, dobra. No i mamy. Także ostatnia miejscowa została do przeskanowania. Ja bym sobie może strzał dorobił trochę, co? 11 mogę zrobić. No i git. Wydaje mi się, że powinno wystarczyć. Jak znowu będzie słoń, no to załatwimy go tym samym sposobem, nie? Także bez problemu. Problem jest taki, że tutaj, kurde, na tej pustyni ciężko znaleźć inny typ jedzenia, żeby dodać sobie, nie wiem, na przykład staminy i tak dalej. Wiem, że są takie jakby kokosy, tyle że muszą być takie normalne drzewa, a tam gdzie ja byłem, tam gdzie miałem chatkę, no to tam były tylko takie uschnięte drzewa, nie? Więc tak średnio. A jakiś inny typ jedzenia, czy tu jeszcze jest, to nie wiem. O kurde, ostatnia miejscówka jest tutaj. Czyli raczej nic mnie nie będzie atakować, bo raczej nic tam nie wejdzie. Tylko ja tam jakoś muszę wejść, no to będzie trzeba się podbudować trochę. Ale z tym raczej nie będzie problemu, bo zrobimy sobie coś takiego. I tym się po prostu będę budować do góry. Tylko jakoś musiałbym tu zejść najpierw do tej wody. Dobra, może to zrobimy tak, że tutaj sobie dam, pyk. Dobra. Pytanie, czy jak spadnę do wody, to stracę HP. Nie wiem. Nie wiem, czy chcę to testować. Do tego powolutku sobie zejdziemy. Gdzie to było? A, to było tam, okej. Okay. Tutaj żadnych rekinów w tej grze nie ma, na szczęście. Będzie trzeba jakoś to bokiem zbudować. Żeby się nie rozwaliło, nie? Problem jest taki, że ja nigdy nie mogę... O, tu mogę zbudować. Tutaj. Idealnie. Pyk. Teraz jakby to zrobić? Jakoś sensownie. Okej, okay, i tu mogę sobie tak zrobić. No i jesteśmy na górze. No tu się nie da wyjść inaczej, nie? Nie da się. Także kwestia tego, że ja sobie teraz to tylko zbiorę. I już mi tutaj raczej nic nie powinno wejść. W razie czego, nie? Tak, na zapas. Chociaż jak jestem w takim miejscu, to raczej wątpię, że coś mi tutaj przybiegnie. Nie, chyba że coś przyleci. Jakiś smog albo nie wiem co. Ale raczej nie. No to co, czekamy. Ile mamy procent? Bo nie widzę, kurde, tak jasno jest. 40%? Zaraz, za niedługo powinno się zatrzymać. O, ale coś niby idzie do mnie. No ciekawe. Ciekawe co? No nic mi tu nie wejdzie przecież. Ani nie widzę, żeby coś szło gdzieś. Nic nie leci. Także nie mam pojęcia, o co z tym chodzi. No nic nie idzie. Dobra. Czyli co, mamy zaraz koniec? Dobra. Także bierzemy. No i co, i powrót do stacji. Mamy to. Zobaczymy później, jakie nowe... O kurde, aż tam muszę być. Nie no, czekajcie, znajdę jakąś jaskinię. Dobra, zaznaczyłem sobie jaskinię. Tutaj jest, także niedaleko. No i nic nie przyszło koniec końców, także ja bym chciał teraz sobie stąd zejść i pójdę do tej jaskini. Bo no nie chce mi się wracać z buta, naprawdę. Chciałbym to znowu 15 minut biec. Kurde, ale powiem wam, że koniec końców szkoda, że tak mało jest tych wszystkich zwierząt w tym Ikarusie. Przecież sobie jeszcze można było dodać jakieś węże, jakieś krokodyle. No jest jakieś rekiny w wodzie. Jest dużo rzeczy, które można było jeszcze dodać. A tutaj już tak, kurde, cały czas spotykamy tak naprawdę te same zwierzęta, nie? To, co ostatnio nowego odkryłem, to... Co to było? Ten bosik cały na pustyni?
No i to w sumie tyle. Nie wiem, czy coś nowego jeszcze będzie, bo te biomy już raczej tak samo wszystkie wyglądają. Dobra, szukam tej jaskini. O, znalazłem. Pytanie, czy ja będę mógł się tutaj jakoś zablokować. Halo, dzień dobry. Tu jest mobek. Pyk. Jeden. Nie. Drugi. Do widzenia. Pytanie też, jak bardzo ja muszę być zablokowany, nie? Czy tak wystarczy? Jestem zablokowany? No tak średnio. Ale możemy spróbować, czy to zadziała. Bo tutaj za bardzo w tej jaskini nie ma gdzie się zablokować. Jak mam być szczery. Znaczy zobaczymy zaraz, czy tam to zadziała. Jak nie, no to... To szkoda. Nie, może jakoś tak? No nie jestem w stanie się tu inaczej zablokować. Unstuck. Haha, i mamy to. O, ładowanie mapy. Mamy to? Mamy to. Dobra, także pięknie. O, się mapa wczytuje. Także co? Ewakuacja, bo tu już nie mam nic więcej. Nie, nie, mission complete. Zobaczymy sobie jeszcze, jakie miejscówki nam odkryło. Nowe, jakieś nowe misje. No i dobrze, także zobaczmy sobie, co mamy odkrytego, bo odkryłem tutaj. Tutaj mamy... Okej, tu trzeba coś zdobyć. Jakieś próbki. Tutaj mamy coś zbudować. Okej. Tutaj prawdopodobnie będzie walka cała z tym bossem, którego ostatnio mieliśmy, tak mi się wydaje. O kurde, tu jest hardcore. Czyli... Nie wiem, czy dobrze to rozumiem, możecie mi powiedzieć. Możecie mi napisać. Czy jak ja umrę na hardkorze, to tracę moją postać, czy mogę wrócić sobie do lobby, do menu? O, to jest pytanie, bo tu jest, że nie mogę się zrespić, tylko ktoś może mnie zrespić. A jak ja gram solo, to co wtedy? To jest ciekawe. Dobra, także to było na tyle. Widzimy się kolejnym razem. Elo.